Piotrkowska Grupa Rowerowa ma już 4 lata. W tym czasie jej członkowie zorganizowali wiele rowerowych rajdów. Ten, który odbył się w miniony piątek, był jednak wyjątkowy, gdyż członkowie tego piotrkowskiego stowarzyszenia przejechali ulicami naszego miasta, trzymając w ręku pochodnie posiadające podwójne znaczenie. Punktualnie o godzinie 18.15 rowerzyści zrzeszeni w Piotrkowskiej Grupie Rowerowej wyruszyli spod Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Prawie każdy z nich trzymał w ręku pochodnie. Pochodnie są związane ze świętem zbliżającym się Wszystkich Świętych. Są to nasze 4 urodziny, a przy okazji, niosąc ze sobą ten ogień, chcemy w jakiś sposób uczcić pamięć zmarłych. Ognisty korowód przemknął ulicami Piotrkowa, wzbudzając zainteresowanie kierowców i przechodniów. Rowerzyści zatrzymali się pod pomnikiem Jana Pawła II, gdzie zapalili znicz. Potem udali się w kierunku ronda żołnierzy wyklętych, które czterokrotnie okrążyli. Wszyscy uczestnicy tego nietypowego rajdu zgodnie podkreślali, że atmosfera towarzysząca temu wydarzeniu jest wyjątkowa. Jest to trochę taki spontan, tutaj nikt nie rządzi. Jak widać, święto zmarłych można obchodzić w różny sposób. Najważniejsza jest przecież pamięć o wszystkich tych, którzy już odeszli. A członkowie Piotrkowskiej Grupy Rowerowej uczcili to święto właśnie w taki wyjątkowy sposób.